Dzień dobry, mamy dzisiaj 8 marca, poniedziałek, godzina 10:30, a to jest tydzień na GPW. Ja nazywam się Marcin Działek, jestem doradcą inwestycyjnym i analitykiem specjalizującym się w teorii fal Eliota. Przechodząc od razu do aktualizacji sytuacji technicznej, zaczynając od oczywiście najważniejszych indeksów na warszawskim parkiecie, trzeba powiedzieć jedno. Bardzo ciekawie zaczynają wyglądać układy techniczne na indeksie WIG20 i WIG, i układy techniczne, które wyrysowały się na tychże walorach, sugerują dynamiczny ruch, który powinien zostać zapoczątkowany w tym tygodniu. Moim zdaniem, według wiodącego układu falowego, ten dynamiczny ruch może być silnym ruchem spadkowym, w związku z tym, że od grudnia ukształtowała nam się formacja głowy z ramionami, mamy lewe ramię, głowę, prawe ramię, linię szyi, która już kilkukrotnie była testowana czy też broniona, a od lokalnego szczytu mamy sekwencję fal 1-2, 1-2, 1-2. Oczywiście często, gdy mamy takie układy sekwencyjne typu 1-2, 1-2, ale nie poprawiamy kolejnych minimów, to bardzo często taki układ może mieć formę trójkąta i to jest oczywiście alternatywa. Natomiast trzeba powiedzieć jedno, no te wszystkie zejścia z poziomu lokalnych szczytów mają charakter impulsowy, natomiast korekty mają ewidentnie charaktery trójfalowe. Korekty oczywiście zatrzymały się na tych samych poziomach. W związku z powyższym trzeba stwierdzić jedno. Jeśli przebijemy poziom 1888 punktów, czyli dno fali pierwszej, tym samym złamiemy linię szyi formacji RGR. Jeśli do tego dojdzie, no to powinna się rozpocząć dynamiczna sekwencja spadkowa. Ta dynamiczna sekwencja spadkowa wiązałaby się z tym, że mamy charakter fali trzeciej, w trzeciej, w trzeciej, czyli ta najbardziej dynamiczna część ruchu spadkowego. No i sekwencja spadkowa powinna sprowadzić dość szybko cenę w okolice 1680 kilku punktów, czyli około 300 punktów niżej. Tych 15% w dół to jest coś, co powinno zostać ukształtowane jeszcze w marcu. No i najprawdopodobniej ten ruch, ze względu na to, że mamy coraz mniej miejsca do kształtowania ewentualnego dalszego ruchu bocznego, ten ruch powinien rozpocząć się w tym tygodniu. Na co warto zwrócić uwagę w tych formacjach? Mianowicie, jeśli chodzi o indeksy europejskie, to hiszpański IBEX ma dość analogiczną formację do polskich indeksów. Natomiast chyba co jest najistotniejsze, klasa ryzykownych aktywów, czyli indeksy wzrostowe, Nasdaq i Nasdaq 100, zbudowały formację RGR, przełamały w zeszłym tygodniu linię szyi, a piątkowa, niezwykle dynamiczna sesja na rynku w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieliśmy najpierw silne spadki typu minus 2%, a potem odbicie i oczywiście zakończenie sesji na plusie, spowodowało powrót indeksów Nasdaq do przełamanej linii szyi. Formację RGR zbudował także Bitcoin, czyli najważniejsza z kryptowalut, a także indeks S&P 500 i ta piątkowa sesja pozwoliła temu indeksowi na ukształtowanie prawego ramienia w formacji RGR. Czyli mamy pewną zbieżność, bo jeśli chodzi o polskie indeksy, to ta formacja RGR była budowana zdecydowanie dłużej. Nowojorskie indeksy zaczęły kształtować formację RGR w połowie stycznia. No i sygnał jest dość prosty. Jeśli na rynkach bazowych, mowa tutaj oczywiście o S&P i Nasdaqach, dojdzie do kontynuacji przeceny, a zwłaszcza indeks S&P przełamie swoją linię szyi, to najprawdopodobniej taki też los czeka indeks WIG20 i indeks WIG. Alternatywa jest taka, że kształtujemy formację trójkąta. Ta formacja mogła się już zakończyć. Jeśli ona się zakończyła, to celem oczywiście będzie wybicie szczytu. No i tu też jest jakby mnogość opcji, bo sama formacja trójkąta mogłaby być po prostu falą B w zygzaku wzrostowym ABC, ta alternatywna formacja trójkąta, którą teraz tu dla Państwa zaznaczę, czyli mielibyśmy falę W, falę X, no i kolejny ruch A, B, C. Czyli coś takiego jak podczas tego pierwszego postpandemicznego odreagowania, formacja trójkąta i kolejny ruch wzrostowy. I oczywiście w tej opcji moglibyśmy testować całą tą strefę oporu. Trzeci scenariusz jest taki, że mamy falę pierwszą, drugą, trzecią, fala czwarta, no i też w piątce wbijamy się górą. Te scenariusze należy zacząć brać pod uwagę w sytuacji, gdy lokalny szczyt fali drugiej zostałby sforsowany, czyli jeśli przebijemy 2.16. Czyli mamy taki jakby dość prostą sekwencję.
Przebicie czy wzrost indeksu o 60 punktów wyżej, czyli 3% do góry, powinien skutkować tym, że celem stanie się oczywiście poziom 2100, a następnie 2200 punktów. Z kolei 3% w dół i przebicie 1800 generuje nam 15% ruch spadkowy. Na indeksie WIG mamy bardzo jakby podobną formację, więc może nie będę już jej teraz omawiał, bo na indeksie WIG 20 ona została dość dobrze omówiona. No i w przypadku pozostałych polskich indeksów, no cały czas znajdujemy się na MWIG-u, na istotnym oporze. Natomiast SWIG, który omawiałem bardzo szczegółowo bodajże 2 tygodnie temu, cały czas też znajduje się na jakby początku tej silnej strefy oporu. No i w przypadku SWIG-u cały czas kluczowe jest to, czy podaż zepchnie go na 15 tysięcy punktów, czy nie. Jeśli zobaczymy przełamanie linii szyi na indeksie WIG20, na indeksie WIG, czy też szerzej na S&P 500, no to najprawdopodobniej ta sekwencja spadkowa ściągnie SWIG poniżej 15 tysięcy punktów i tym samym ten bardzo buliszowy scenariusz różowy, w którym to indeks mógłby zmierzać na 40 tysięcy punktów, zostanie po prostu zanegowany. A ta trójfalowa formacja wzrostowa, po tym jak indeks spadłby ewentualnie w okolice 15 tysięcy punktów, oznaczałaby, że sfinalizowała się formacja Y w sekwencji wzrostowej WXY, czyli zakończenie fali B w większym zygzaku spadkowym zmierzającym poniżej 6 tysięcy punktów. Niesamowicie ważne miejsca z perspektywy rynków polskich w tym momencie do obronienia przez popyt, bo jeśli popyt tychże poziomów nie obroni, nie wybije się górą, to korekty spadkowe najprawdopodobniej skutkować będą tym, że najdziemy na te czerwcowo-wakacyjne szczyty po tym pierwszym odreagowaniu. Oczywiście przypominam jeszcze te dwie formacje spadającej gwiazdy. No a o tyle byłoby to niebezpieczne, że najście na te poziomy oznacza nie mniej, nie więcej tyle, że od zeszłorocznego dołka nie mamy impulsu. W przypadku indeksu WIG mogłaby być jeszcze oczywiście fala E, koniec formacji trójkąta i wzrosty. Natomiast na indeksie WIG20 takiego oto scenariusza już nie ma. No i ewentualnie najście na te poziomy 1850 punktów świadczy o tym, czy jest takim jakby potwierdzeniem tego, że z 2019 roku mieliśmy falę pierwszą, a to była tylko i wyłącznie korekta tworząca falę drugą. Więc obecny tydzień, tak jak i ostatni, będzie bardzo ciekawy, pewnie bardzo duża zmienność. No i ewentualny trigger, który mógłby ze strony amerykańskiego parkietu nadejść, wiązałby się najprawdopodobniej z silną przeceną na naszym parkiecie. Przechodzimy już do analiz branżowych. Zaczynamy od banków, które w minionych dniach były bardzo silne. Natomiast od strony technicznej, jakby wiele pozytywów, jeśli chodzi o banki, tutaj nie mam. Przede wszystkim indywidualne akcje, pojedyncze akcje zanotowały wzrost bardzo niekorzystną strukturą wzrostową, w sensie strukturą wzrostową, która jest strukturą tylko i wyłącznie krótkoterminową. W długim terminie prawdopodobnie wieńczymy cały czas falę E, która finalizuje rozszerzającego się trójkąta i falę czwartą. I moim zdaniem banki cały czas w 2021 roku będą miały przed sobą perspektywę 50-60% ruchu w dół. Na wykresie akurat tutaj dziennym dość dobrze wygląda sama ta struktura wzrostowa, w sensie dość dobrze technicznie, dość negatywnie, jeśli chodzi o scenariusz bullishowy, no bo jest to ni nic innego jak silny wzrost, formacja trójkąta i kolejny wzrost. To, co oczywiście możemy zobaczyć, to takiego małego klina kończącego, natomiast finalnie ta formacja jest tylko i wyłącznie strukturą wzrostową większej formacji spadkowej. To oznacza, że cała ta struktura wzrostowa od listopadowego dołka zostanie czy powinna zostać wymazana. Jedynie o czym można myśleć, rozważając tą trójfalową strukturę jako formację bullishową, to długoterminowa formacja klina wprowadzającego, czyli kończymy falę pierwszą, potem korekta w ramach fali drugiej, no i w długim terminie by musiało powstać, powiedzmy, coś taki oto deseń, aby myśleć o tym jako o strukturze wzrostowej. Czyli po fali pierwszej, fala druga, fala trzecia, fala czwarta, piąta, powstaje nam długa formacja klina, w sensie długa rozbudowana w czasie, i wtedy można myśleć, że jest jakiś początek
zalążek Hossy. Natomiast raczej z doświadczenia mogę Państwu powiedzieć tyle, że jeśli widzimy zygzaka wzrostowego, no to oznaczanie go jako formacja klina wprowadzającego dopiero może nastąpić wtedy, gdy zobaczymy trójfalowy ruch spadkowy i następnie po tym trójfalowym ruchu spadkowym zaczniemy odbijać. Wtedy pierwsza myśl, jaka się nasuwa, że po jednym zygzaku mamy zygzaka i odbicie, to jest formacja trójkąta. Natomiast jeśli ewentualnie to odbicie przebiłoby szczyt, no to pojawiają się znowu dwie opcje, albo formacja większa WXY, no ale tu już mamy WXY. Więc jak nie WXY, to wtedy pojawia się nam właśnie opcja fali pierwszej, drugiej, trzeciej. No potem oczywiście potrzebujemy zobaczyć tą czwórkę i piątkę w klinie. Natomiast to są opcje, które dopiero możemy rozpatrywać po ewentualnych zbudowaniu ruchu trójfalowego spadkowego i trójfalowego wzrostowego. Jeśli ruch spadkowy będzie pięciofalowy, no to będziemy mieć definitywne potwierdzenie tego scenariusza spadkowego. Teraz przechodząc do poszczególnych składowych indeksu WIGBANKI, zaczniemy od PZU. W przypadku PZU dość klarownie. Fala pierwsza, no i albo zakończyliśmy ruch ABC w tym miejscu. Ewentualna alternatywa jest taka, że mamy formację ABC, czyli fala W, fala X. No i obecnie zbudowaliśmy znowu małe ABC, czyli 32 zł jeszcze na horyzoncie. Natomiast nie pokażę tego w atrakcji dnia, bo ten zasięg wzrostów jest jakby zbyt mały. To jest jakby opcja do zrobienia, to może być zrobione, nie musi być zrobione. Ta formacja falowa już mogła się zakończyć, wtedy byśmy mieli jedynkę, dwójkę. No i w przypadku PZU cały czas target minimum 26, a jeśli będziemy schodzić na 24 i niżej, to będzie to oznaczało, że ta sekwencja spadkowa zaczyna się wydłużać w stosunku do tej fali pierwszej i to będzie oznaczało, że kształtuje się najprawdopodobniej fala trzecia, bo alternatywa dla PZU oczywiście to jest ruch ABC. No i wtedy musimy utrzymać poziom 26 zł, aby myśleć o tym trójfalowym odejściu. W przypadku PKO BP od szczytu może być jedynka, dwójka albo tak jak indeks branżowy, czyli możemy mieć koniec fali A w tym miejscu, gdzie mamy oznaczone R i następnie formację trójkąta, może ją powinienem zaznaczyć dla Państwa, następnie formację trójkąta, zakończona formacja trójkąta, no i ewentualnie moglibyśmy jeszcze celować te 34 zł. Natomiast konsekwencje tej trójfalowej sekwencji wzrostowej są takie same jak na indeksie branżowym. Czyli cała struktura wzrostowa od listopadowych dołków czy październikowych dołków do zniesienia. Na co warto zwrócić uwagę? Po pierwsze, na ewentualnie oczywiście to, jak zachowają się rynki bazowe. Należy pamiętać o tym, że jeśli będziemy mieć ten sygnał podażowy na indeksie WIG20, no to nie możemy sobie wyobrazić spadków i przeceny indeksu WIG20, indeksu WIG bez przeceny sektora finansowego w Polsce. On za dużo waży w naszym indeksie, żeby taka sytuacja była możliwa. No i cały czas należy pamiętać wyrok czy orzeczenie Sądu Najwyższego, która rozstrzygnie wiele kwestii frankowych. No i to może być jakiś pretekst do sprzedawania faktów, no bo też mocno rynki rosły do tej pory pod to orzeczenie, licząc na to, że kwestia frankowa się rozwiąże i prawdopodobnie licząc na to, że ona rozwiąże się po myśli banków. PKO SA, szczyt przebity, ten lokalny szczyt, natomiast znowu w przypadku PKO SA ta struktura jest bardzo negatywna, no bo mamy bardzo ładny impuls wzrostowy, falę A, czy też falę pierwszą i gdybyśmy po tej fali pierwszej zobaczyli korektę, głębszą korektę i następnie równo dynamiczny ruch wzrostowy, jak widzieliśmy wcześniej, no to byłaby to wskazówka na to, że możemy rozwijać większy impuls wzrostowy, innymi słowy początek nowej hossy. Natomiast zamiast tego cena konsolidowała się w formacji trójkąta, z której wybiła się górą. Jest to wzrostowy zygzak, który, tak jak powiedziałem, na sektorze branżowym, na indeksie bankowym, on może być początkiem hossy tylko i wyłącznie w sytuacji fali pierwszej w klinie wprowadzającym. Natomiast to jest szansa 1 na 1000, że to jest taka opcja. Najprawdopodobniej jest to jakaś część albo korekty, albo jakby cała korekta sama w sobie. No i w związku z tym cały ten ruch wzrostowy obecnie powinien zostać zniesiony. I perspektywa na 2021 rok to jest spadek poniżej 40 zł na PKO SA. Następny bank do analizy, mBank, no to też bardzo klarowny ten układ.
Też mamy falę A, falę B w formacji trójkąta i falę C, która buduje nam klina kończącego. Ten klin kształtuje nam jeszcze dywergencję. No i tutaj pojawia się też dość duża zagwozdka o to, co mBank ukształtuje w długim terminie. Dlaczego? Długi wariant falowy, czyli fala A i fala B, w związku z powyższym fala C w impulsie jako finalizacja zygzaka kończącego, ten wariant falowy już Państwu wielokrotnie pokazywałem. Do tej pory moim zdaniem opcja była taka, że kształtujemy rozszerzającego się klina kończącego. Natomiast w tej chwili ta fala czwarta jest na tyle duża, że fala piąta już nie doszłaby do wskazywanych poziomów i musiałaby się gdzieś ona zatrzymać w rejonie 87 zł, aby ta fala trzecia nie była najkrótsza. Więc najbardziej prawdopodobny scenariusz na chwilę obecną, i myślę, że to już należałoby przerysować, jest taki, że powstała nam po prostu fala pierwsza i druga. I od szczytu mamy falę, małą falę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, ukształtowana jedynka, dwójka, no i teraz potrzebujemy jeszcze trójki, czwórki, piątki. Być może będzie to taki scenariusz, w którym fala pierwsza jest wydłużona, czyli być może zobaczymy w długim terminie coś w ten deseń. Natomiast przez to, jak to obecnie wygląda, otwiera się przestrzeń do nawet jeszcze głębszej przeceny niż wcześniej. No ja cały czas uważam, że mBank do zakończenia tej wieloletniej bessy no ma do przebicia poziom 87 zł. Jeśli przebijemy 87 zł, wtedy będzie można uznać, że ta cała bessa, wieloletnia bessa na mBanku została zakończona. No i w takiej sytuacji ta trójfalowa sekwencja wzrostowa, ona się nam idealnie wpisuje w falę drugą. Fala druga to najczęściej zygzak. No i koniec wzrostu zostanie potwierdzony wraz z przebiciem poziomu 185 zł. Bo to, co ewentualnie, o czym jeszcze sobie można myśleć w przypadku mBanku, to to, że zamiast klina kończącego mamy klina wprowadzającego. W związku z powyższym byłaby to fala pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Oczywiście również wtedy jest to koniec fali C, natomiast miejsca do wzrostów jest trochę więcej. Moglibyśmy nawet zmierzać gdzieś w okolice 270 zł na mBanku. Bardzo dużo będzie zależało od tego, jak będzie wyglądało to ten ruch spadkowy. Jeśli ten ruch spadkowy będzie bardzo gwałtowny i będzie ruchem impulsowym, to najprawdopodobniej jest to koniec całej struktury korekcyjnej. Jeśli natomiast ten ruch spadkowy będzie gdzieś taki powolny, trójfalowy, no to wtedy ten wariant różowy, który przed momentem Państwu pokazywałem, odmierzmy jeszcze jakieś proporcje falowe, to też jest dość charakterystyczne. Fala C w tym momencie ma 61,8% długości fali A, no i to jest minimalny zasięg dla formacji zygzaka, natomiast ten zasięg najczęściej spotykany to jest 200, okolice 270 zł, czyli to, co mówiłem, to jest jeszcze możliwe ewentualnie dla mBanku. Natomiast najpierw po wykończeniu tej formacji klina ruch w dół i dopiero po tym ruchu w dół możemy zobaczyć, co będzie dalej rozgrywane. Jeśli chodzi o kruka, w długim terminie wygląda na to, że zaczyna on kształtować ten lokalny szczyt, w związku z powyższym po ukształtowaniu, po zakończeniu definitywnie tej formacji będziemy zmierzać 50% w dół na kruku i to będzie oczywiście strefa do długoterminowej akumulacji. Ten cały wariant wzrostowy na kruku jest w długim terminie bardzo mocno bulliszowy. Natomiast po fali piątej następuje fala druga, która zazwyczaj wymazuje większą część wzrostu w fali pierwszej, więc w związku z tym jest to miejsce do realizacji zysków. Czekamy na niższy poziom i ewentualnie ponowne otwarcie pozycji. Z banków jeszcze ciekawie wygląda Alior z bardzo tym silnym ruchem wzrostowym. No i w przypadku Alioru, może na 4-godzinówce to pokażę, no ta sekwencja wzrostowa jest bardzo wymowna. Fala A, ruch boczny w postaci trójkąta. Fala C, równość fal zrealizowana. Być może jest to jeszcze formacja trójkąta i raz jeszcze poprawimy 26,80. To jest oczywiście opcja, natomiast w długim terminie po tym ruchu wzrostowym cała sekwencja wzrostowa na banku, na Aliorze powinna zostać wymazana. Kolejny sektor
tym razem technologia. No i w przypadku technologii, jak Państwo wiedzą, technologia zaczyna wyglądać w Polsce coraz gorzej. Nie ma co się dziwić, powstaje nam rotacja. Nasdaqi w tym momencie gorzej performują, choćby Russella, Dow Jonesa czy S&P. W związku z powyższym, także na naszym parkiecie technologia jest wyprzedawana, głównie sektor gamingowy, i ta sytuacja powinna być kontynuowana. Powinniśmy zobaczyć w tym momencie relatywnie lepszy performance sektora value versus sektor growth. To najprawdopodobniej będzie oznaczać tyle, że sektor value będzie się wolniej przeceniał od sektora growth w tym obecnym momencie rynkowym. Na samej technologii zbliżamy się do linii szyi, która powinna aktywować kolejną sekwencję podażową. No i tu na pierwszy ogień idzie CD Projekt, no i CD Projekt z przełamanym dolnym ograniczeniem kanału wzrostowego i z przełamaną linią szyi formacji RGR, czyli z takby bardzo wymownym targetem spadkowym na okolice 100 zł i niżej. Jeśli chodzi o wykres godzinowy na CD Projekcie, to ewentualnie na co można zwrócić uwagę, to po pierwsze ta mocno nam rosnąca dywergencja. To jest jakby jedna rzecz, znaczy dywergencja, która być może się pojawi, bo jeszcze oczywiście jej nie ma, natomiast jest tu hipoteza, że ta dywergencja może nam powstać. I opcja jest taka, że od szczytu najprawdopodobniej tej fali 2 lub fali B mamy ukształtowaną falę pierwszą, drugą, no i to, co może nam powstać, albo 1-2, 1-2, czyli bardzo dynamiczny ruch w dół, natomiast trochę bardziej zaczynam się przychylać do tego scenariusza różowego, czyli mamy jedynkę, dwójkę, trójkę. No i teraz kształtujemy falę A, B, C, D i E, koniec fali czwartej. Jeszcze jeden ruch spadkowy w dół, powstaje nam dywergencja i mielibyśmy wtedy opcję do odreagowania. Idealnie, jeśli w tym scenariuszu skorygowalibyśmy się w okolice 200 zł i następnie odbili gdzieś z powrotem do tej linii szyi w okolice 250 zł, to dość dobrze by technicznie wyglądało. Natomiast długi termin dla CD Projektu po wydłużonej fali piątej, o czym wielokrotnie wspominałem, to są okolice 100 zł. Zazwyczaj, gdy widzimy wydłużoną falę piątą, która jest dowodem skrajnej euforii na danym walorze, powinniśmy zobaczyć spadek rzędu 80%. CD Projekt od szczytu nieco poniżej, no około 50% w tym momencie znajduje się od szczytu, więc ma jeszcze miejsce do dalszej przeceny. 80% przecena od szczytu to jest coś, co często występuje przy wydłużonej fali piątej. Kolejny walor, Playway, i też tutaj mamy dość taką mocno bearishową formację. Finalnie w końcu wybiliśmy się dołem z tego potężnego klina wzrostowego z ogromną dywergencją. Tu także mamy wydłużoną falę piątą, więc target spadkowy na Playwayu w długim terminie poniżej 200 zł. No i mamy dodatkowo formację RGR, która nam się kształtuje. Na wykresie 4-godzinowym to, na co, o czym jeszcze można pomyśleć w przypadku Playwaya, czy ewentualnie ten ruch korekcyjny tworzący falę drugą nie będzie trochę większy i zamiast 600 zł, czy nie zobaczymy 630 i z poziomu 630 nie będziemy się korygować. Natomiast w długim terminie, po tej korekcie, przebicie linii szyi powinno nam zacząć napędzać spadki. No i proszę zobaczyć, że przełamaliśmy linię szyi na CD Projekcie, mamy linię szyi na Playwayu, mamy linię szyi na Ten Square Games, no i przełamaliśmy linię szyi na Nasdaqa. Wszystko nam to się dość dobrze koreluje, no i tym samym, jeśli Nasdaqi wysyłają nam sygnał do kilkunastoprocentowej korekty, no to nasze spółki gamingowe ze względu na tą znacznie większą betę powinny się co najmniej kilkadziesiąt procent skorygować. W przypadku niektórych spółek ta beta wynosi nawet około 3%, więc korekta rzędu 50%, która mogłaby się pojawić w najbliższych tygodniach, nie byłaby niczym nadzwyczajnym, zważywszy jeszcze na wydłużenia, które widzimy. W przypadku Ten Square Games od szczytu mamy falę pierwszą, drugą, pod falę pierwszą, drugą. Gdzieś może na wykresie godzinowym ewentualnie ten lokalny szczyt 540 do poprawienia, tak aby taka mała jeszcze fala druga ukształtowała się wyżej, czyli 544 zł, może do zrobienia, to jest raptem jakieś 8% wyżej. No i przechodząc do tego długiego terminu, sekwencja fal 1-2, 1-2, bardzo sugestywna formacja
RGR, no ta dywergencja już tutaj dawno zasygnalizowała nam spodziewany ruch. No i po przełamaniu poziomu 470 zł powinna się rozpocząć sekwencja spadkowa, zmierzająca tak samo jak na Playway'u w stronę 200 zł. Jeśli chodzi o 11-bit, czyli ostatni z walorów kształtujących WIG Games, pokazywałem Państwu w atrakcji dnia taką opcję alternatywną, która nie została zrealizowana. Czyli mieliśmy taką opcję, że fala czwarta i następnie fala pierwsza, druga, trzecia, czwórka trójkątem, idziemy na maksima w długoterminowym klinie kończącym. Natomiast opuściliśmy formację trójkąta dołem, w związku z powyższym ta alternatywa została wymazana. No i na chwilę obecną wracam do tego pierwotnego układu falowego, czyli układu, w którym mamy falę pierwszą, falę drugą. No i także powinniśmy zmierzać na 450 zł na złamanie linii szyi. I złamanie tej linii szyi, tak samo jak w przypadku pozostałych walorów, wygeneruje ruch spadkowy z targetem poniżej akurat 300 zł w przypadku 11-bita. Przechodzimy do kolejnej spółki technologicznej, wprawdzie nie gamingowej, ale technologicznej, to Allegro. No i sporo o Allegro mówiłem w zeszłym tygodniu i mówiłem o możliwości, też pokazywałem to w atrakcji dnia. Nadbijaliśmy po wynikach, nadbijaliśmy, czy dzień przed wynikami, nadbijaliśmy górne ograniczenie klina spadkowego. I mówiłem Państwu o tym, że jeśli dojdzie do przełamania tego górnego ograniczenia klina, to wtedy ta alternatywa, tą alternatywę wezmę pod uwagę. Czyli alternatywę, według której formacja trójkąta kształtowała się w taki oto sposób. Następnie mieliśmy piątkę i większy ruch wzrostowy w stronę 70 kilku złotych. Natomiast ewidentnie ten ruch został szybko zgaszony. Wróciliśmy pod górne ograniczenie kanału spadkowego. No i co gorsza, ruch wzrostowy to jest typowy podwójny zygzak. Tu mamy ABC, fala W, fala X, ABC, fala Y. Następnie od szczytu klin wprowadzający, znowu małe ABC, fala druga. Nie wygląda to dobrze, to od razu muszę powiedzieć. Od szczytu fali piątej, czyli to jest według mnie koniec hossy. I to może być długoterminowy, jeśli nie historyczny koniec hossy na Allegro. Moim zdaniem nawet można się pokusić o stwierdzenie, że jest to historyczny koniec hossy na Allegro, że tego poziomu możemy już w historii na Allegro nie przełamać, czyli 88 zł. Od strony technicznej, co by się musiało stać, aby tak drastyczny wariant był realizowany? No to ta opcja właśnie, która jest rozrysowana, czyli mamy zakończoną falę pierwszą, następnie fala druga, tak płytka fala druga, no i płytkie fale drugie świadczą o bardzo silnej sile, o bardzo silnej sile, masło maślane, o bardzo dużej sile podaży. Koniec fali drugiej, następnie podfala pierwsza, podfala druga. No w związku z tym wkrótce możemy opuścić dolne ograniczenie tego kanału. Jeśli opuścimy to dolne ograniczenie, te spadki powinny przyspieszać. No i też powinniśmy jakby zdecydowanie pod innym kątem ruch spadkowy prowadzić. No i co jest ciekawe, zasięg fali trzeciej, jako ta klasyczna proporcja, to są 34 zł. W związku z powyższym, cała piątka spadkowa od tego szczytu 87 zł, czy 80, okolice 88 zł, cała piątka spadkowa mogłaby się skończyć zdecydowanie poniżej 30 zł. Jeśli tak by się stało, to co chyba jest najgorsze dla Allegro, to fakt, że ten ruch od tego szczytu byłby ruchem pięciofalowym, czyli to nie byłaby skończona struktura. Oczywiście, jeśli byśmy zeszli do tych 30 zł, prawdopodobnie z tamtego poziomu wygenerowany by został silniejszy ruch wzrostowy. Jakaś korekta, kilkudziesięcioprocentowa korekta. Ta korekta może by wróciła w okolice 60 paru złotych. To byłaby taka możliwość. Natomiast po tym ruchu kolejna sekwencja w dół. Mając na uwadze to, że 2 tygodnie, czy w zeszłym tygodniu Amazon.pl otworzył swoją stronę internetową. Mając na uwadze to, że te wszystkie, moim zdaniem, przewagi, które posiada Allegro, jak na przykład system paczkomatów, zaraz będzie skopiowany przez konkurencję. No w długim terminie ja uważam, że w przypadku Allegro możemy mieć powtórkę wariantu z naszą klasą w długim terminie, czyli stopniowe osłabianie pozycji na rynku aż do całkowitej marginalizacji. Na razie największą siłą Allegro jest marka, która, gdy tylko zacznie słabnąć na korzyść Amazona, prawdopodobnie będziemy widzieć to w cenach. Od strony technicznej taki wariant jakby dość dobrze jest uargumentowany. No pytanie, czy on oczywiście będzie dalej
realizowane. Jeśli chodzi o pozostałe spółki z tego sektora, warto jeszcze zwrócić uwagę tutaj na dwa walory. W przypadku live chatu po zakończeniu fali piątej powstała nam dywergencja. Oczywiście tu mieliśmy jeszcze ładną równość falową, mamy formację RGR, no i tym samym najprawdopodobniej zaczynamy ten ruch korekcyjny, który powinien zmierzać gdzieś w tą stronę od 75 do 44 zł, na której z tych trzech zniesień Fibonacciego. Ostatnia spółka, na którą zerkniemy dzisiaj w tym segmencie, to jest Wirtualna Polska, z tego względu, że mamy bardzo sugestywną formację klina wzrostowego. Jest to klasyczny klin, nie jest to eliotowski klin, ale rośniemy ewidentnie w tym klinie. Mamy formację trójkąta, z której wybiliśmy się górą. Powstała nam znowu bardzo sugestywna dywergencja. No i przełamanie dolnego ograniczenia tego klina wzrostowego w połączeniu z dywergencją powinno nam wyrysować sekwencję podażową w domyśle tego silnego wsparcia, czyli rejonu 65 zł. Następny segment, energetyka. Jeśli chodzi o energetykę, tutaj niewiele nam się na razie dzieje. Mamy dość taki mizerny ruch boczny, natomiast cały czas ani jeden, ani drugi scenariusz nie jest rozstrzygnięty, więc układy podażowe na głównych walorach powinny być kontynuowane, czyli PGE układ na 5,56 bądź nawet na okolice 3 zł z kawałkiem. Na razie ten różowy wariant jest chyba bardziej realny, natomiast oczywiście musimy zobaczyć, jak to finalnie zostanie przez rynek rozegrane. Na Tauronie 2,27 bądź 1,6 do testu. No i też warto zwrócić uwagę na ZEPAK, bo w przypadku tego wariantu, tej spółki, tego waloru mamy zakończoną falę A i następnie po pierwsze formacja RGR, która nam powstała, no ale także mamy zakończoną falę B, bo tą falę B można już rozliczyć pięciofalowo. Mamy A, B, C, D i E. W związku z tym jedynka, dwójka i zaraz powinniśmy opuścić dołem tą strefę wsparcia, przełamać linię szyi. No jak przełamiemy linię szyi, to teoretycznie w okolice 7,6,80 powinniśmy zmierzać, czyli 20 kilka procent w dół na ZEPAKu. Niesamowicie interesująco wyglądają obecnie paliwa, zwłaszcza PKN i Lotos, bo dzisiaj bardzo silne ruchy wzrostowe. Mamy ewidentnie bardzo duży rajd wzrostowy również na ropie naftowej. Natomiast jeśli chodzi o te dwa walory, wydaje się, że realizują one opcję, którą Państwu pokazywałem w zeszłym tygodniu. Pokazywałem jeden ze scenariuszy, który moim zdaniem w tym momencie staje się scenariuszem wiodącym. W Lotos pojawił się w atrakcji dnia, PKN-u nie mogłem Państwu w atrakcji dnia przedstawić, ze względu na to, że zespół analiz giełdowych posiada rekomendacje sprzedaj na PKN Orlen, natomiast od strony technicznej oczywiście w długim terminie też uważam, że jakby dominujący ruch to jest ruch spadkowy, natomiast w krótkim terminie to, co się wydarzyło, to jest najprawdopodobniej wzrostowa fala A, konsolidacja w formacji trójkąta, fala B, no i rośniemy w ramach fali C. Tym samym najpewniej od szczytu mamy impuls 1, 2, 3, 4, 5. Ten impuls zakończył nam prawdopodobnie falę A, a obecnie budujemy falę B w większym zygzaku spadkowym ABC. Gdzie możemy zmierzać dalej? Oczywiście wariant minimalny, czyli przebicie szczytu fali A, został osiągnięty. To jest jakby jedna rzecz, którą trzeba powiedzieć. Teoretycznie w opcji takiego przepraszam, takiego zygzaka, takiego minimalnego wariantu wzrostowego w zygzaku to jest 75 zł. Każde jakby cofnięcie niżej będzie oznaczało formację niedociągniętego zygzaka. Obecnie PKN 67,14 jest handlowany, czyli w okolicach sesyjnych dzisiejszych maksimów. Natomiast teoretycznie otworzyła nam się droga do takiego przedziału 85-97 zł. I w tym miejscu mogłaby nam się zakończyć tendencja wzrostowa. Definitywnie to, co nam tą tendencję zaneguje, to jest przebicie końca fali B, czyli przebicie tego oto dołka 58,10. Przebicie 58,10 to będzie załamanie impulsu i będzie oznaczało już powrót ceny do 30 kilku złotych na PKN-ie. No i w długim terminie te 30 kilka złotych to jest wariant dominujący i tam powinniśmy zmierzać, bo to, co wbudujemy obecnie, jest tylko i wyłącznie korektą wzrostową. Natomiast no na razie po wybiciu, takim mocnym wybiciu z tego trójkąta, teoretycznie jest to potwierdzenie sygnału kupna
z tą opcją w okolice 90 zł. No i podobny scenariusz na Lotosie. Na Lotosie również od szczytu mamy 5 fal spadkowych, najprawdopodobniej. Oczywiście te warianty z podwójnymi spadkowymi zygzakami, one również są możliwe, ale jakby do nich wrócę wtedy, jeśli będziemy budować ruch spadkowy, poprawimy minima i zacznie się kształtować jakby trochę inna tendencja spadkowa niż dla kolejnego impulsu. Natomiast to dopiero jakby pieśń przyszłości. Na chwilę obecną, po zakończeniu fali A, mamy wzrostową falę A, następnie formacja trójkąta. W atrakcji dnia w okolicach 41 zł pokazywałem Państwu Lotos. Lotos na chwilę, na chwilę obecną 48 zł, czyli około jesteśmy około 20% wyżej. No, przełamane te opory, no i otworzyliśmy sobie drogę do 60 zł. To jest moim zdaniem target na Lotosie. No i oczywiście ta trójfalowa tendencja będzie oznaczała tyle, że po osiągnięciu tego targetu cała sekwencja zostanie zniesiona. Na razie jakby ewidentnie paliwa zdecydowanie najlepiej performują w całym segmencie. No i na razie myślę, że taka sytuacja może być kontynuowana. Jeśli chodzi o Pegniga, przypominam te dwie spadające gwiazdy. No i moim zdaniem w przypadku Pegniga cały czas jeden z tych dwóch scenariuszy w długim terminie będzie rozgrywany. Czyli albo różowa formacja trójkąta, albo podwójny spadkowy zygzak z poprawieniem zeszłorocznych minimów na horyzoncie. Na telekomunikacji niewiele się dzieje, więc może w długim terminie to pokażę. Na cyfrowym Polsacie cały czas uważam, że do poprawienia zeszłoroczne dołki w regularnej korekcie płaskiej. Na Orange'u oczywiście w krótkim terminie podeszliśmy wyżej, natomiast to podejście buduje nam prawdopodobnie falę drugą. Znowu tu można rozróżnić rozszerzającego się klina wprowadzającego, czyli nie jest to specjalnie interesujący układ techniczny, bo to są zawsze układy pełne takich niejasności. Teoretycznie w długim terminie mamy zakończoną falę czwartą. Może być to fala A, fala B, nie musi być to jedynka, dwójka. Wtedy w fali C oczywiście powinniśmy zmierzać na poprawienie dołku w fali trzeciej, na zakończenie tego klina kończącego, wieloletniego klina kończącego. Cały czas ciekawie wygląda sektor budowlany, zaczynając od Torpola. Na Torpolu po raz kolejny skorygowaliśmy się do silnego wsparcia. No i to jest o tyle ciekawa sytuacja, że w Torpolu mamy dwa jakby możliwe scenariusze wzrostowe. Jeden z nich zakłada, że fala czwarta się już zakończyła i następnie mamy jedynkę, dwójkę i znowu teoretycznie powinniśmy mieć mniejszą jedynkę, dwójkę, natomiast ta struktura wzrostowa jest trójfalowa, więc na chwilę obecną chyba ten scenariusz się wymazuje, natomiast według tego scenariusza mieliśmy potencjał wzrostu w okolice 21 zł, gdzie wypadałaby wydłużona fala piąta. Natomiast obecnie ze względu na charakter tej fali ten scenariusz trzeba wymazać, no i scenariusz, który się najprawdopodobniej buduje, to jest scenariusz zakładający zakończenie formacji trójkąta. To jest bardziej prawdopodobne ze względu na ten trójfalowy ruch. Nie będę może go całego teraz oznaczał dla Państwa, czyli mamy zakończoną falę trzecią i następnie falę A, falę B, falę C, falę D i dzisiaj finalizujemy falę E. Czyli koniec formacji trójkąta. No oczywiście, co z tego wynika? Jakby zasięg wzrostowy jest dość podobny, bo ta głębokość fali A w formacji trójkąta zapowiada możliwość wydłużenia całej struktury. Odmierzmy tylko to prawidłowo. Prawdopodobnie ten zasięg wzrostów lekko nam się przesunie do góry. No właśnie. To są jakby dwa targety wzrostowe dla Torpolu na chwilę obecną. Czyli jeden target z równością wypadający w okolicach 25 zł, a w drugi tu nie mamy równości, tylko to jest ten minimalny zasięg dla wydłużonej fali piątej, czyli fala piąta, która ma 62% długości sumy fali 1-3, czyli 20 zł. Innymi słowy, plus 80 lub plus 100% i to jest coś, o czym można myśleć na Torpolu. Wygląda to dość bullishowo. Ta formacja trójkąta wygląda bardzo dobrze. Też nie ma jakichś wielkich obaw na razie, że rozwija nam się jakaś inna forma struktury spadkowej. Wariant minimum to jest 16, bardziej prawdopodobny 20, nawet z opcją 25 zł na Torpolu. Druga ze spółek Trakcja.
W przypadku trakcji też mamy bardzo pozytywną tą tendencję wzrostową. Mamy impuls wzrostowy, najprawdopodobniej fala pierwsza, bądź alternatywnie fala A, korekta w ramach fali drugiej bądź fali B. No i teraz mamy jedynkę, dwójkę, trójkę. Konsolidujemy się w formacji trójkąta na mniejszym interwale czasowym. To jest najprawdopodobniej falka A, falka B, falka C, czyli budujemy teraz jeszcze fale D i E i po zakończeniu tej formacji trójkąta 4, 4, 20 na horyzoncie. To może być fala trzecia, może być to fala C. Bardziej prawdopodobne, że to jednak będzie fala trzecia i początek hossy. No i to tylko pokazuje tą formację RGR w długim terminie, tak? Lewe ramię, głowa, prawe ramię, RGR. Jeśli jest to RGR, jeśli jest to początek hossy, to możemy zobaczyć zdecydowanie silniejsze ruchy wzrostowe, zwłaszcza, że jak wyłączymy logarytm, no to tego odreagowania wręcz praktycznie na trakcji na razie nie widać, ale zarówno torpol, jak i trakcja wyglądają bardzo bullishowo. Torpol już dzisiaj może rozpoczynać to wybicie. W przypadku trakcji, no jeszcze możemy się tych kilka godzin konsolidować. Chemia poprawiła lokalne maksima, natomiast niestety poprawienie tych lokalnych maksimów w perspektywie długoterminowej nie jest jakby jakimś tutaj pozytywnym zjawiskiem, bo poprawiliśmy lokalne maksima, ale po formacjach trójkąta, czyli mamy ewidentnie jakieś trójfalowe formacje wzrostowe. Najprawdopodobniej jest to jakaś formacja trójkąta, no i ta formacja trójkąta oczywiście jeszcze lepiej jest widoczna na azotach. No i w przypadku grupy azoty mamy do czynienia najprawdopodobniej z finalizacją fali E, która buduje nam falę czwartą w formacji impulsu spadkowego. Więc jeśli jest to impuls spadkowy, co najmniej 22 zł, a najprawdopodobniej 14 zł, czyli minus 50% w perspektywie no tak naprawdę kilku miesięcy, bo ten ruch budujący falę piątą powinien być analogiczny do tej sekwencji, która ukształtowała nam falę pierwszą. Jeśli chodzi o sektor deweloperski, no tak naprawdę tutaj chyba najwięcej mam do powiedzenia w przypadku DOM Development. Długi termin, wykres tygodniowy. No i właśnie, na DOM Development mamy poprawiony szczyt, mamy trójfalową sekwencję wzrostową, jest to fala A, fala B, fala C. Charakterystyczne sekwencje trójfalowe dla klina wprowadzającego, w tym przypadku oczywiście jest to klin wprowadzający, jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka, jest dywergencja, jest formacja klina. Co to oznacza w długim terminie? Mam tutaj tak naprawdę formację klina, która ma 12 czy 13 lat. W długim terminie oznacza to tyle, że po pierwsze do sforsowania będzie ta strefa 60 zł. To jest absolutne minimum. Dno fali czwartej jest to absolutne minimum w postaci klina. Natomiast bardziej prawdopodobne jest nawet tendencja spadkowa do dna podfali drugiej w klinie wprowadzającym. Tyle, że jest to układ wieloletni. W związku z powyższym ten target to jest znowu układ na kolejne lata. Może 2, może 6 lat. I DOM Development, wykres DOM Development chyba najlepiej oddaje sytuację na rynku nieruchomości. Czyli sytuację, w której oczywiście jesteśmy bez wątpienia w jakiejś ogromnej hossie na rynku nieruchomości. Natomiast sam fakt, sprawnie działająca gospodarka, nawet pomimo COVID-u, bo nie widzimy tego na funduszach płac, na wzroście wynagrodzeń, jakby tutaj COVID czy na wzroście bezrobocia, tutaj absolutnie COVID negatywnie nie zadziałał. Może wymazał nam, pokazał nam jakieś dwie ujemne dynamiki w PKB, ale jeśli chodzi o po pierwsze stopę bezrobocia, a po drugie poziom wynagrodzeń czy tempo wzrostu wynagrodzeń, to cały czas mamy sytuację bardzo pozytywną. Dodatkowo najniższy poziom stóp procentowych, w związku z tym ta mieszanka tych trzech elementów, czterech elementów, czyli najniższy poziom stóp procentowych, dodatkowo cały czas gospodarka, która przynajmniej z perspektywy przedsiębiorstw, rynku pracy rośnie, najniższa stopa bezrobocia i rosnące wynagrodzenia, to jest oczywiście woda na młyn kredytów hipotecznych. Natomiast trudno sobie wyobrazić, aby te warunki miały się jakoś znacząco polepszyć w historii. Najprawdopodobniej stopa co najwyżej utrzyma się na obecnym poziomie, a stopa bezrobocia również raczej jakoś gwałtownie spadać nie będzie, raczej się utrzyma. W momencie, w którym zobaczymy odwrócenie tej tendencji, czyli koniec z tak dynamicznym wzrostem wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw,
początek wzrostu bezrobocia, początek wzrostu stóp, to będzie moment, który nam wyznaczy pik popytu na rynku nieruchomości i tym samym zobaczymy sobie koniec prawdopodobnie pierwszych fal wzrostowych na deweloperach. No i pytanie jest, czy ta sytuacja właśnie ma już miejsce teraz na dom development. Idziemy dalej. Ochrona zdrowia. Zaczynamy od Nełki. W krótkim terminie Nełka nie wygenerowała jeszcze jakiejś negatywnej sekwencji, no bo to, co zbudowaliśmy na Nełce, zdecydowanie bardziej nam przypomina jakąś konsolidację w formacji trójkąta, aniżeli klina wprowadzającego. Natomiast w długim terminie Nełka cały czas uważam, że jest bliska zwieńczenia tego układu. Teoretycznie pierwsze miejsce do zwieńczenia układu zostało zaliczone. Natomiast na razie na godzinówce przynajmniej nie wygląda jeszcze ta sytuacja jakoś niepokojąco. Dlatego też cały czas droga do 830-800 zł jest otwarta. Natomiast trzeba pamiętać o jednym. Niezależnie od tego, gdzie zostanie zakończony pik fali piątej, wydłużonej fali piątej, target spadkowy będzie ten sam. Czy ten pik został zakończony na 720, czy go zakończymy na 830, czy dojdziemy do 1000, no pik. Po osiągnięciu tego piku będziemy wracać do strefy 320-220 zł. To będzie strefa na ruch spadkowy po zakończeniu wydłużonej fali piątej. Jeśli chodzi o Selon Farmę, mamy tutaj mnóstwo niejasności, takie przeplatane ruchy góra-dół, góra-dół. Natomiast ja cały czas trzymam się tego scenariusza klina kończącego, w związku z powyższym 10-12 zł wyżej na Selon Farmie jest możliwe. No i ten scenariusz oczywiście klina prawdopodobnie związany byłby z ukształtowaniem dywergencji. Więc jeśli osiągniemy ten poziom strefy oporu, to będzie miejsce do realizacji zysku na Selon Farmie. Kolejna spółka Medical, no i to jest bardzo ciekawa opcja na Medicalu. Pokazywałem ten wariant Państwu wiele, wiele razy. Ta formacja trójkąta na Medicalu trwa wiele miesięcy, to już jest kilkadziesiąt miesięcy. I pamiętam, gdy publikowałem Państwu atrakcję po 20 zł, mówiąc o tym, że to jest, że powinna nam powstać fala E. To nie jest nic ciekawego. Prawdopodobnie struktura podażowa po zakończeniu fali E możemy spaść 50, 60, może nawet 90%, bo i tak Medical w długim terminie ma potężny spadek, o pewnie 90 kilka procent nam tąpnął. Natomiast mówiłem o tym, że niezależnie od tego scenariusza, fala E może nam pozwolić nawet na 50% upside. Z poziomu tych 20 zł podeszliśmy do 29, czyli prawie 50%. No i tak naprawdę to jest strefa do zakończenia fali E. Jak dla mnie miejsce do realizacji zysku. Oczywiście jest ta alternatywa z formacją trójkąta, coś takiego jak na trakcji, czyli moglibyśmy z tego bardzo mocno rosnąć do góry. Przepraszam, no alternatywa nie z zakończeniem trójkąta, tylko z zakończeniem odwróconej formacji głowy z ramionami. Natomiast mówiłem Państwu 2 tygodnie temu, że nie podobają mi się te wewnętrzne struktury, aby uznać to za formację RGR. Dla mnie to jest formacja trójkąta i z tej formacji trójkąta powinniśmy się wybić dołem i to byłoby miejsce dokupne. Więc na chwilę obecną realizacja zysku i czekamy, co rynek zrobi dalej. Szaleństwo na Mabionie po tym, jak pojawiła się informacja o tym, że Mabion będzie produkował szczepionkę przeciwko COVID-19. Jednej z firm dostał oczywiście kontrakt. Na to Mabion w gigantycznym trendzie jakimś wzrostowym. Natomiast no, w krótszym terminie trzeba powiedzieć, że zatrzymaliśmy się na dość silnej strefie oporu. Natomiast niewątpliwie wybudujemy wydłużoną falę. Pytanie jest takie, czy powstała nam fala trzecia, budujemy trójkąta w ramach fali czwartej i piątkę, czy już zbudowaliśmy wydłużoną falę piątą? Jest to trójfalowa sekwencja. W tym momencie walor jest bardzo mocno wykupiony. Ja mam taką obawę, że ten cały ruch zostanie zniesiony w jakimś dłuższym terminie. Natomiast trzeba przyznać, że w krótkim terminie no raczej to wygląda na ruchy trójfalowe, czyli raczej to wygląda na kształtowanie formacji trójkąta, czyli ta opcja różowa jest dostępna. Natomiast jeśli nie, jeśli zaczniemy schodzić niżej i zatrzymamy się na tych poziomach wydłużenia, no to oczywiście na Mabionie 16 zł w długim terminie cały czas na horyzoncie. Jeśli chodzi o Bioton, tutaj na razie się niewiele zmieniło. Po wybiciu z tego czerwonego trójkąta, tej czerwonej linii trendu, możemy rozpoczynać sekwencję na kolejnego zygzaka wzrostowego. Z kolei Biomet Lublin
Też ma formację trójkąta, ale biomet z tej formacji powinien wybić się dołem i zmierzać w stronę 6 zł. Dobrze, tyle jeśli chodzi o poszczególne branże na naszym rynku i na sam koniec, tak jak zwykle, omówię walory wchodzące w skład poszczególnych indeksów. No i tutaj mała uwaga, wspominałem już Państwu o tym, gdy omawiam walory wchodzące w skład indeksu SWIG, tak naprawdę w tym indeksie agreguję wszystko, czyli jeżeli jakiejś spółki nie ma w żadnej z trzech indeksów, no to wrzucam go do SWIG-u, żeby kolejnej watchlisty na AMI Brokerze nie tworzyć, więc to takie raczej bym powiedział moje przyporządkowanie niż przyporządkowanie rynkowe. Zaczynamy od KGHM-u, no i tutaj mamy bardzo negatywny sygnał na KGHM, bo ten wariant czarny prawdopodobnie został zanegowany. Jeszcze nie zmieniłem w tym długim terminie oznaczeń, natomiast naszliśmy na dołek fali F w formacji trójkąta, więc wariant czarny, jeśli już miałby być rozgrywany, to prawdopodobnie oznaczałby coś takiego. Czyli wydłużenie całej formacji trójkąta. Raczej to nie jest to, raczej wydaje mi się, że możemy przechodzić do układu podażowego, czyli tego różowego wariantu. Bo to jest jakby, to by była oczywiście cała alternatywa dla KGHM-u, że ten trójkąt miał być większy. To oczywiście pewnie trochę by lepiej pasowało z tą falą drugą, byłoby dłuższe w czasie. Natomiast mamy jeszcze tą opcję RGR. No i problem oczywiście jest miedź, bo miedź zaczęła się korygować po tych niesamowitych wydłużeniach i niesamowitym rajdzie. Dolar zaczął nam się mocno umacniać. No i wygląda na to, że KGHM może mieć po prostu układ typu 1, WXY2 i następnie sekwencję fal 1, 2, 1, 2 i możemy mocno zmierzać w kierunku południowym. Natomiast czekamy na przebicie 166. To będzie potwierdzenie rozwinięcia tego wariantu mocno podażowego na KGHM. Jeśli tego wariantu nie przebijemy, a nie przyspieszy też nam ta tendencja spadkowa, tylko będziemy dalej kontynuować ruch boczny, to najprawdopodobniej będzie to formacja trójkąta, z której raz jeszcze wybijemy się górą w stronę 250 zł. JSW zatrzymane na silnych oporach, przestawienie na trend spadkowy, no i target 21,70, tu nic się nie zmieniło od zeszłego tygodnia. Na Eurocashu formacja trójkąta, teraz z negatywnym przesłaniem, czyli opcja na nowe minima na Eurocashu, też jakby nic od zeszłego tygodnia nowego. No i w przypadku Dino mamy przełamanie linii trendu wzrostowego i linii szyi w formacji RGR. Na 4-godzinówce najprawdopodobniej może być to fala pierwsza, druga i kolejna fala pierwsza, druga i możemy zmierzać silniej w kierunku południowym. To, co jest jakby istotne z perspektywy niedźwiedzi, to zdobycie poziomu 220 zł, bo przebicie 220 zaneguje jakiekolwiek inne alternatywy prowzrostowe i będzie oznaczało takie definitywne rozpoczęcie rynku niedźwiedzia w przypadku Dino. Wtedy też oczywiście walor byłby 80 zł od szczytu, czyli w takich technikaliach mówi się o tym, że jeśli indeks, rynek czy też spółka 20% poniżej szczytu znajduje się, to mamy wtedy początek bez, no i to zdobycie tego poziomu również by się oczywiście z tym wiązało. Kolejny segment, MWIG, zaczynamy od GPW. GPW z opcją wydłużonego trójkąta, czyli trójkąt nam się wydłużył z 5 do 9 fal. Mamy falę E i następnie FGHI. Dwa razy niechcący mi się wpisała fala G, czyli mamy wydłużoną formację trójkąta. No i tutaj cały czas dość ładna baza do wybicia górą na zbudowanie czy zdobycie 54 zł. W przypadku Amiki mocno zastanawiałem się, czy pokazać Państwu Amikę w atrakcji dnia. No i tu mam ogromną zagwozdkę, jeśli chodzi o ten walor, bo wybiliśmy się z formacji trójkąta górą i następnie walor się mocno cofnął do silnego wsparcia i znowu zaczynamy ruch wzrostowy. I zaczyna to tak przypominać taką sekwencję, czyli falę A, formacja trójkąta w fali B, no i następnie jedynka, dwójka, czyli 3, 4, 5, fala C i 190 na horyzoncie. Ale ja nie chciałbym tego zobaczyć, bo jeśli zobaczymy taką sekwencję wzrostową, to będzie oznaczało to nie mniej, nie więcej tyle, że powstaje nam fala X i cały ruch wzrostowy do zniesienia. Natomiast w tej alternatywie, czyli jeśli nie przebijemy szczytu fali A, możemy zobaczyć ten wariant różowy, alternatywny, czyli jedynka, następnie A, B,
C. I z poziomu 100 zł mamy piękną odwróconą formację RGR i opcja wyjścia górą na historyczne maksima. Najprawdopodobniej w marcu się rozstrzygnie, który ze scenariuszów będzie rozgrywany. Wolałbym oczywiście ten scenariusz różowy, byłoby to znacznie ładniejsze wejście, pewniejsze wejście w ten walor, natomiast jeśli z tych poziomów zaczniemy już rosnąć i przebijemy szczyt fali A, no to niestety to będzie w długim terminie bardzo jakby negatywna formacja. Na CCC moim zdaniem zakończyliśmy falę czwartą i 20 kilka złotych na horyzoncie. Benefit do cały czas uważam, że tych poziomów 560 zł powinien się korygować i albo zakończy tam długoterminową formację trójkąta, skąd będzie zmierzał na 1500 zł, albo zbudujemy tam falę D, falę E, kolejna przecena i dopiero koniec Bessy. Ciekawie wygląda Famur z tego względu. Wybiliśmy się z klina spadkowego, z takiego długoterminowego kanału spadkowego. Wybiliśmy się impulsem na Famurze. To jest bardzo dobra informacja, bo impuls to jest początek większego odreagowania. Następnie na szczycie mamy ukształtowaną formację RGR. Jak przybijemy linię szyi, ten ruch spadkowy powinniśmy go kontynuować do okolic 2 zł, może trochę głębiej. No i to byłoby miejsce do zakończenia fali drugiej bądź fali B. I najprawdopodobniej po takiej sekwencji powinna nas czekać analogiczna sekwencja wzrostowa. Czyli na Famurze moglibyśmy zobaczyć taki oto schemat, czyli korekta gdzieś do 2 zł, może głębiej. Ja nie ukrywam, będę czekał na to 2 zł, bo to będzie zarówno średnia krocząca, 200-dzienna średnia krocząca, no i dodatkowo 61,8 zniesienia Fibonacciego potencjalnej fali pierwszej. Jak ten poziom zostanie osiągnięty, to kolejny ruch wzrostowy mógłby zmierzać zdecydowanie powyżej 4 zł, więc walor jak najbardziej do obserwacji. W przypadku Kernela, tu jeszcze raz podkreślam, wybiliśmy się z klina końcowego po zbudowaniu tej trójfalowej formacji wzrostowej. Kształtujemy formację RGR, zaraz opuścimy tą formację, czyli przebijemy linię szyi formacji głowy z ramionami i powinniśmy rozpocząć ruch spadkowy, który całą tą sekwencję wzrostową powinien znieść. Kęty w długim terminie z podobną formacją, natomiast jeszcze nie wybiliśmy się z tej formacji klina, więc albo jak przełamiemy dolne ramię klina, to albo już będziemy rozpoczynać ten ruch wzrostowy. Jest jeszcze cały czas opcja na takie mozolne podążanie w kierunku północnym w stronę 570 zł. To jest coś, co kęty mogą nam jeszcze wykręcić. Natomiast finalnie, jeśli to powstanie, no to z tych 570 bądź z obecnych poziomów będziemy zmierzać na dołek 270, bo po klinie kończącym cała formacja klina powinna zostać zniesiona. PKP Cargo, tu też mieliśmy bardzo ciekawy price action, zwłaszcza w tym ostatnim dniu, bardzo silne wzrosty, potem kurs zaczął się gwałtownie odwracać, mieliśmy widły, no finalnie chyba zakończyliśmy na minus 10 sesję. No i na PKP Cargo dla mnie sekwencja wzrostowa została zwieńczona. Zwieńczyliśmy tą sekwencję W, X, Y, czyli złożoną korektę płaską. Sekwencja wzrostowa zakończona, no i tym samym powinniśmy wracać na 8 zł. Sygnał po wybiciu z tej formacji trójkąta został zrealizowany, powstał nam impuls z wydłużoną piątką, no i myślę, to jest tyle na PKP Cargo. No i podobnie w długim terminie wygląda Bogdanka jak PKP Cargo, tu też mamy tą formację trójfalową, może fala C tak gwałtownie nie wzrosła jak w przypadku PKP Cargo, ale też do wymazania cała sekwencja wzrostowa. Ciekawie wygląda jeszcze Polimex i Lubawa. W przypadku Lubawy wybijamy się z tych formacji trójkąta. Tu zaznaczyłem Państwu dwie formacje trójkąta. Wyjdziemy powyżej 1,50, to otworzymy sobie na Lubawie miejsce do gdzieś 1,80, 1,90. Polimex z kolei zrealizował ciekawe miejsce dla fali trzeciej, no i powinniśmy rozpocząć ruch korekcyjny na Polimexie, zmierzający przynajmniej w stronę gdzieś 4,50, a najlepiej w okolice gdzieś 3,80, więc dobre miejsce do realizacji zysku. Na sam koniec GPW, przepraszam, na sam koniec SWIG. W przypadku SWIG-u cały czas czekam na ruch spadkowy na Agorze. Na razie on się nie może dokręcić. Po impulsie wzrostowym mam najprawdopodobniej falę A,
falę B. No i ten przedział 5,50, 5,90 jak najbardziej będzie do kupna. Autopartner formacji klina, jak tylko tą formację klina opuści, to najprawdopodobniej będzie realizował taki ruch spadkowy o 3 zł, bo cała formacja klina do zniesienia plus dołek fali czwartej do zaliczenia na autopartnerze. Pokazywałem dzisiaj w atrakcji dnia Stale Eksport. W Stale Eksport mamy jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątka do zrealizowania, czyli 4,20 na horyzoncie i następnie po zrealizowaniu tego poziomu powinniśmy zacząć się odwracać i budować ruch korekcyjny. Wawel czy Toja cały czas z taką opcją akumulacji do silniejszego wzrostu, no ale ani na jednym, ani na drugim walorze na razie niewiele się dzieje. Zaczęło się dziać trochę na Asbisie, natomiast to też przypominam, Asbis ma niesamowite wydłużenie fali piątej. Fala piąta ma 162% długości sumy fali 1,3. W ramach tej fali piątej mamy też wydłużoną podfalę piątą, rekordowe wykupienie na RSI, czyli rekordowa spekulacja na tym walorze. Finalnie, gdy ten szczyt zostanie już ukształtowany, bo to jest hipoteza, że ten szczyt już mógł powstać w okolice 12.20. Jak ten szczyt zostanie ukształtowany, następnie ASBIS powinien się cofać na 6.30, 4.90 bądź nawet gdzieś w okolice 4 zł. Też pamiętajmy o tym, że mamy tutaj wydłużoną falę piątą. W tej wydłużonej fali piątej podfala piąta się wydłużyła. I tak jak mówiłem w przypadku CD Projektu, wydłużone fale piąte są o tyle charakterystyczne, że po nich możemy zobaczyć ruch spadkowy sięgający 80%. Czyli gdyby ASBIS miał skorygować się do 3 zł, to nie byłoby nic absolutnie nadzwyczajnego. No na razie mniejszy interwał falowy nie potwierdza jakiegoś ruchu spadkowego. To, co się kształtuje, to jest raczej formacja trójkąta, czyli cały czas siła do wzrostów jeszcze została zachowana. Czyli być może ten lokalny szczyt będzie poprawiony. Natomiast w długim terminie pamiętajmy o tym, aby odpowiednio trzymać rękę na spuście i zdążyć wyskoczyć z tego waloru. Ostatnie cztery spółki, Votum, Hercules i 2TFI, które chciałem Państwu pokazać. Zaczniemy od Votum. Pokazywałem z Votum w zeszłym tygodniu, gdy doszliśmy do tego górnego ogranicza, do górnej krawędzi tego prostokąta, które tu pokazałem, to był minimalny zasięg dla fali E. Fala E w takiej opcji niedociągnięcia powinna znieść 38,2% fali D. Raczej znosi 50 lub 61,8, ale w przypadku Votum, jak widać, 13 zł to było dostatecznie miejsce. Jesteśmy ponad 10% wyżej. Zaraz jak sforsujemy tą silną strefę oporu, albo jeśli ją sforsujemy, to po jej sforsowaniu otworzymy sobie drogę do 20 zł na tego trójfalowego zygzaka wzrostowego ABC. Pokazywałem w zeszłym tygodniu również Herkulesa. W przypadku Herkulesa mamy zbudowaną falę pierwszą, drugą, bardzo mocno wydłużoną trójkę, następnie formację trójkąta, która zakończyła falę czwartą. Tak rozległa fala czwarta sugeruje możliwość wydłużenia piątki, czyli wzrosty w stronę 3 zł. No i następnie mamy podfalę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą. I pokazywałem w atrakcji dnia tą małą formację trójkąta. Z niej wybiliśmy się górą. No i otworzyliśmy sobie drogę na 2,12. Natomiast sugerowany zasięg wzrostów to są nawet okolice 3 zł. Tam wypadają nam bardzo ciekawe zasięgi wydłużeniowe. Tylko pamiętajmy o tym, że jeśli dojdziemy do 3, no moim zdaniem to jest możliwe na tym walorze. Po dojściu w stronę 3 zł, następnie powinniśmy zobaczyć coś takiego na Herkulesie. Więc na razie nie mamy załamanego tego pozytywnego trendu wzrostowego. Niepokojące oczywiście, jeśli przebijemy historyczny, przepraszam, nie historyczny, tylko ten lokalny szczyt. Jak przebijemy ten lokalny szczyt, no to wtedy należy patrzeć na dołek fali czwartej, jako poziom, który nie może zostać przełamany. I na końcu 2TFI, zaczniemy od Skarbca, a następnie Quercus. Długoterminowe negatywne formacje, które jakby są zgodnie z tym, co pokazuje Państwu dotyczące rynku, natomiast w krótkim terminie na razie jak najbardziej pozytywny wydźwięk, bo mamy w przypadku Skarbca wzrostową falę A, formację trójkąta w ramach fali B, no i prawdopodobnie będziemy rosnąć w ramach fali C, czy rośniemy w ramach fali C. Jedynka, dwójka, trójka zakończona, kształtujemy formację trójkąta, z niej powinniśmy się wybić górą w stronę 50 zł. Natomiast przypominam, formacja trójfalowa
taka wzrostowa w całości powinna zostać zniesiona. No i to też dobrze koresponduje z tym, co mówię o sytuacji rynkowej. Patrząc z perspektywy rynków zagranicznych, na razie mamy bardzo jakby pozytywne flowy do funduszy inwestycyjnych. Euforia światowa udziela się również przeciętnemu Kowalskiemu. Oczywiście rosnące aktywa funduszy, rośnie ich wycena, naturalne i logiczne. W sytuacji, gdy bańka na rynkach zagranicznych pęknie, najprawdopodobniej odbije się to na nastrojach światowych, zobaczymy ujemne flowy w funduszach i prawdopodobnie fundamentalnie będzie się to wiązało z rozpoczęciem tego ruchu spadkowego. Na Quercusie mam to lepiej przedstawione jakby w dłuższym takim horyzoncie. Okay. Od tego lokalnego, czy od tego historycznego szczytu, który powstał na Quercusie w okolicach 9,50, mamy bardzo klarowną formację impulsu spadkowego. Mam tutaj pięciofalowy impuls spadkowy, który zakończył się w okolicach 1,78 i na razie widać wzrostową falę A, falę B i na mniejszym interwale mamy jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę. Kształtujemy formację trójkąta. Z tej formacji trójkąta na Quercusie powinniśmy się wybić górą, być może nawet gdzieś w okolice 6,60. To jest opcja do zbudowania i to jest idealne miejsce do zakończenia fali B. Oczywiście można jeszcze myśleć o jakiejś takiej alternatywie typu 1, 2 i będziemy rosnąć w ramach fali trzeciej. Natomiast jeśli zatrzymamy się w tej strefie oporu, czyli 5,60, 6,60, jeśli się zatrzymamy i walor zacznie się odwracać, i w trendzie spadkowym spadniemy na 4,30, to będzie potwierdzenie, że mieliśmy tylko trójfalową korektę wzrostową i spadki powinny wtedy poprawić dołek 1,70. Na razie skarbiec Quercus oczywiście pozytywnie, natomiast to jest pozytywnie w krótkim horyzoncie czasowym. Jakby nie było, te 20-30% wzrostów na jednym, jak i drugim walorze jest możliwe. Na dzisiaj to wszystko w tygodniu na GPW. Dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam do odsłuchania nagrania w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.